Witam ponownie. Adrian Stankowski, to jest program Republika Rano, a w studiu telewizji Republika pan poseł Sebastian Kaleta, suwerenna Polska i jak się spodziewam kandydat również w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miejsce trzecie na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Powiaty około sąsiednie warszawskie, tak zwane obważane oraz zagranica, więc jeśli ktoś nas ogląda poza granicami Polski, zachęcam do poparcia mnie. To wszystko jasne. Panie pośle, telewizja Republika złożyła wniosek o koncesję na nadawanie na multipleksie. W dzisiejszych rankingach jesteśmy drugą stacją informacyjną i no w zasadzie taka koncesja powinna być technicznym zabiegiem, ale jakoś, czy pan poseł uważa, że może być jakiś kłopot z tym? Podobnie jak było zresztą z koncesją dla telewizji Trwam. Myślę, że Donald Tusk się wściekł, że Republika złożyła ten wniosek. Ja kibicuję, żeby ta koncesja została przez Republikę uzyskana z tego powodu, że dzisiaj znaczna część Polaków jest odcięta od informacji z uwagi na siłowe przejęcie mediów publicznych, a wynik Republiki, który pan przytoczył, przecież jest osiągnięty pomimo niepokrycia całego kraju możliwością odbierania Republiki. Więc dla mnie jest oczywiste, że Krajowa Rada powinna dosyć sprawnie ten wniosek procedować. Polacy, można powiedzieć, pilotami zagłosowali, że chcą Republiki dostępnej i mam nadzieję, że to się szybko stanie, że będzie łatwo dostępna nie tylko w kablówkach, nie tylko w internecie, no nie tylko na multipleksie, tym takim częściowym, który aktualnie jest, ale takim pełnym zasięgiem w całym kraju i serdecznie państwu kibicuję, by ten sukces osiągnąć. Skoro o tym wzburzonym Donaldzie Tusku pan poseł wspomniał, to chyba musiał bardzo się wściec, aprobując ten spot Platformy Obywatelskiej. Co jest powodem takiego wzburzenia pana prezesa Rady Ministrów? Ja uważam, że Donald Tusk z radością oglądał ten spot, bo ostatnia jego aktywność przez ostatnie miesiące, można powiedzieć, to jest taka dosyć niezrozumiała osobista vendetta. On, mam wrażenie, on przesiaduje z częścią tego środowiska najbardziej radykalnych polityków i zwolenników i wymyślili sobie, że każde kłamstwo wcisnął i jednym z kłamstw jest to, że teraz się zarzuca prawicy, że wspiera Rosjan. Naprawdę, panie redaktorze, akurat przecież od 2010 roku, wcześniej, ale po katastrofie smoleńskiej szczególnie, Tusk i cała jego machina propagandowa z Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, robili skrajnych antyrosyjskich wręcz wariatów, rusofobów. Przecież te publikacje w Gazecie Wyborczej, że przecież jak w 2015 roku wygraliśmy wybory, to nie mówili, że zaraz wojna z Rosją będzie, bo jesteśmy tak po prostu antyrosyjscy, a teraz oni próbują ludziom wciskać kit, że Prawo i Sprawiedliwość jest prorosyjski. I ten z tego spotu, te barwy, ta muzyka, ten montaż, naprawdę to jest najniższych lotów propaganda. I ale Donald Tusk próbuje odwrócić, ja uważam, że on próbuje tą narrację odwrócić, po pierwsze, uwagę od nieudanych, niespełnionych obietnic i zwijania Polski. Z drugiej strony to jest ogólnoeuropejska strategia, która jest realizowana przez von der Leyen między innymi, że ma to polegać na tym, że jak ktoś krytykuje coś, co jest w Unii Europejskiej, to automatycznie staje się sojusznikiem Putina, że nie wolno Unii Europejskiej krytykować, bo Unia Europejska przecież walczy z Rosją. No to jest niepoważne. Jeśli ktoś krytykuje Zielony Ład, no to na pewno już robi to z korzyścią dla Rosji. Nie może być tak, że my możemy krytykować coś w Unii Europejskiej dla swojej korzyści i to jest ogólnoeuropejska narracja, która niestety, ale panie redaktorze, to zmierza ku temu, żeby najpierw zdefiniować prawicę w całej Europie jako proputinowską, każdą odmianę prawicy, każdy głos krytyczny wobec Unii Europejskiej, a następnie wprowadzić cenzurę, bo oni takie projekty już mają i w Polsce też zresztą to położyli. Oni będą walczyć z dezinformacją przecież, tak? Tak to sobie nazwali. I oczywiście taki problem istnieje, fake newsów, propagandy jakby tutaj infekowanej przez Rosjan, ale oni chcą stworzyć z każdej krytyki po prostu tę kalkę, to jest niedopuszczalne i Donald Tusk jest tutaj dyrygentem tej orkiestry w Polsce. I jak słyszę, że Donald Tusk się wściekł, bo ten spot mu się nie spodobał, przecież to jest kwintesencja narracji Donalda Tuska. Wystarczy spojrzeć na
jego kilkanaście ostatnich wpisów. Czy on... Osobiste wystąpienie w Sejmie, przepraszam bardzo, zbliżające politykom prawicy, ale to jest coś, zjawisko całkiem nowe, powiem szczerze, bo prezes Rady Ministrów, który no, jedzie taką, przepraszam mówiąc kolokwialnie, taką psychiatryczną narracją Tomasza Piątka, to jest jednak nowe zjawisko. Jaki będzie tego efekt? No, ja uważam, że ta ich grupa wyznawców, bym tak to określił, to oczywiście to łyka. Ja widzę czasami w wiadomościach, które dostaję od takiego grupy, kto się oznacza Silni Razem, że oni już to, oni już to kupili, to jest już doktryna, że tutaj prawica to jest, wspiera Putina, ale no Tusk odwraca pojęcia i historię. No przecież serial Reset, produkowany, tworzony przez profesora Cęckiewicza, Michała Rachonia dla mediów publicznych, przecież to nie jest półminutowy spot grający na podświadomości, na barwach, na dźwięku, na strachu, tylko wieloodcinkowy serial, który krok po kroku na dokumentach i archiwalnych wypowiedziach pokazuje, że Tusk wręcz kłaniał się Putinowi. Ale dla Donalda Tuska mamy dobrą wiadomość, będą kolejne odcinki serialu. A ja żałuję, że Republika nie może tego serialu odtworzyć, ale no przecież zobaczmy, co się stało. Przyjęli media publiczne, Reset jest niedostępny, więc Tusk sobie może kłamać, jak mu się podoba, bo teraz Republika nie ma, rozumiem, praw autorskich do puszczenia tego filmu w tym momencie. Ale dokumenty mamy. A dokumenty to, w takim razie no, kibicuję, żeby Polacy dowiedzieli się, przypomnieć Polakom, ale no, to jest też taka, w mojej ocenie, też no, gra na odwrócenie uwagi na temat zastępczy, bo w międzyczasie Tusk zwija Polskę, Tusk godzi się na to, żeby Unia Europejska i polecenia pani von der Leyen były ponad polską konstytucją, Tusk nie zrezygnuje z CPK, z atomu, wczoraj słyszeliśmy, że w Berlinie jego rząd ogłasza, że nie będzie atomu przez 20 lat jeszcze w Polsce. A no właśnie, bo okazało się, że oprócz CPK nie będzie również agroportów, to była spora szansa dla polskich portów przeładunek zboża. Miały powstać specjalne terminale zbożowe zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. No i nie powstał. No, parafrazując Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku lat, po co nam agroport w Gdańsku czy Gdyni, skoro będą w Niemczech? W Hamburgu, tak. Tak samo z CPK, tak samo z żeglugą na Odrze i innych rzekach, bo Niemcy mało żeglugę na rzekach, Polska nie może mieć. Port kontenerowy w Świnoujściu, a zamiast tego pod domami będą nam Niemcy stawiali wiatraki, będą swój szrot przesyłać, również samochody elektryczne. Tusk będzie dopłacał Niemcom, żeby nam tu swoje zużyte samochody elektryczne przekazywali. To się dzieje, a w międzyczasie Tusk rozpętuje takie fałszywe, kłamliwe kampanie, by odwrócić uwagę Polaków od tego, co się dzieje. No przecież, panie redaktorze, no te ceny prądu. Przecież za chwilę ludzie będą znaczną część pieniędzy po prostu na przeżycie musieli poświęcić, a te ceny prądu wynikają przecież z tego, że Tusk z Kopaczowo zgodzili się na pakiet klimatyczny 10 lat temu i to tego skutki odczuwamy teraz. A jeszcze nie Zielonego Ładu te podwyżki, takie bezpośrednio. I to będzie cykl podwyżek jedna za drugą. No i, i Tusk nie chce, żeby o tym rozmawiać, więc rzuca takie historie po prostu. Rafał Trzaskowski rzuca chyba, tak podejrzewam, no, też w tym celu takie zalecenie, żeby krzyże z urzędu miasta ściągać. No, motywując to taką sterylnością neutralną w urzędów publicznych. No jakoś tam mu tęcza nie przeszkadza, żeby miasto wszystko, co z ruchami LGBT związane, promowało, a krzyż tak. Więc zamiast krzyża ma być w Warszawie flaga LGBT. To jest doktryna również Platformy i Koalicji Tuska na całą Polskę, żeby też nie dać się nabrać, no chociażby na to, że Hołownia z Kosiniakiem i teraz będą rozdzierać szaty, że może jednak nie. No oni są jedną ekipą, tylko na rozpisane role. I to jest plan dla całej Polski, że flaga LGBT ma zastąpić krzyż, a urzędnicy mają być zastraszani tym, że mają uznawać tych różne poprzebierane osoby, które sobie wymyślają, kim są danego dnia i z pełną powagą mają traktować brodatego mężczyznę, który
który ma dowód osobisty, mężczyzna, i pytać go, co przyszło, bo żeby nie urazić, tak? Żeby te zaimki były prawidłowe, bo to też przecież są takie zalecenia. Jak ja sobie zażyczę, żeby się do mnie zwracać per jaśnie oświecony książę wojewodo, to, no to, to też będzie taki, nie wiem, pan kontroler biletów. Jeśli byłbym urzędnikiem warszawskiego ratusza, to byłbym zmuszony wskazać jaśnie oświecony panie wojewodo, że w czym mogę służyć, tak? No i to niestety, to szaleństwo jest już, to nie tylko jakby w planach, to jest wdrażane, ale to bardzo ważne, chciałbym to podkreślić. Rafał Trzaskowski robi to w czasie, kiedy spłonęła hala na Marywilskiej, która zapewniała pracę kilku tysiącom osób, ponad 1000 przedsiębiorców, tysiące dostawców, pracowników, rodziny. I ci ludzie są zrozpaczeni. Rafał Trzaskowski proponuje im, żeby udali się do okienka dla bezrobotnych, a urzędnicy mają... Ale specjalnie sobie, utworzonego. I proszę sobie wyobrazić, Rafał Trzaskowski stworzył specjalne okienko dla pokrzywdzonych pożarem na Marwilskiej, żeby zarejestrowali się jako bezrobotni, i ci bezrobotni, ci przedsiębiorcy, którzy się do tych okienek zgłoszą, będą mieli przecież możliwość powiedzenia, jakimi zaimkami się posługują, panie redaktorze, dzięki Trzaskowskiemu, bo to jest najważniejsze. I ci ludzie nie otrzymują pomocy, a Rafał Trzaskowski zajmuje się takimi wojnami ideologicznymi. To pokazuje też, co robi Platforma. To jest ich kwintesencja. Oni aborcja, LGBT, mowa nienawiści, walczenie z opozycją, a zwijanie inwestycji, podległość, brak walki o polskie interesy w Unii Europejskiej, zgoda na te wszystkie pakty migracyjne. I niestety Rafał Trzaskowski tutaj jest tego emanacją dzisiaj. No skoro pan wspomniał o pakcie migracyjnym, to już za 2 lata przyjadą do nas, no właśnie, ile przyjedzie tych migrantów i gdzie oni przyjadą? Czy oni przyjadą, nie wiem, do Wilanowa w Warszawie, na Jagodno tramwajem może pojadą, czy... Nie, no na pewno mieszkańcy Jagodna przywitają nielegalnych migrantów pizzą, a prezydent Sutryk zbuduje dla nich tramwaj. Chociaż, panie redaktorze, tramwaj może wtedy powstać, skoro będą nielegalni migranci. No przecież wiadomo, że to trzeba wszystkie środki zaangażować. No niestety stało się coś bardzo złego w długiej perspektywie, z tego powodu, że bardzo jest trudno odwracać już raz przyjęte akty prawa unijnego w drodze zwykłej ścieżki legislacyjnej. Tusk udaje, że się sprzeciwia, ale zachęcam wszystkich researcherów czy państwa do sprawdzenia, jak w sprawie Zielonego Ładu i Paktu Migracyjnego na każdym etapie legislacyjnym głosowała ekipa Tuska w Europie, już ci z Polski wybrani. Oni od początku do wiosny zeszłego roku wszystko popierali. Wiosną zeszłego roku, kiedy Tusk zaczynał kampanię do Sejmu, dostał koncesję od von der Leyen, że jego ludzie mogą się wstrzymywać od głosu, bo i tak te rzeczy przejdą, już mieli policzone głosy. I na tej kanwie Tusk się legenduje, że on niby nie będzie tego robił. Tylko że jak ja pytam od wielu miesięcy, czy będą skargi do Trybunału Konstytucyjnego, czy będą skargi do TSUE, a co to spowodowałoby, chociażby gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł, a w mojej ocenie tak powinien orzec, gdyby była skarga, że Unia nie ma kompetencji, by w drodze aktu prawnego przyjmowanego większością kwalifikowaną robić z każdego uchodźcy migranta ekonomicznego, ponieważ w Unii Europejskiej jest tak, że migracja zarobkowa jest zostawiona państwom członkowskim, zewnętrzna, a polityka azylowa może być realizowana wspólnie. I oni każdego migranta potraktowali jako potencjalnego uchodźcę, co spowodowało, że przyjęli ten akt z większością kwalifikowaną. I to takiej kompetencji, w mojej ocenie, takiej możliwości Unia nie miała i Polska powinna się właśnie z tego wyłączyć na tej podstawie. I nie żadne tam mówienie, że nie przyjmiemy, będziemy płacić. Konkluzje z 2018 roku, które mówiły, że no, ewentualna... Te konkluzje jakby wzmacniały tę argumentację prawną w tym momencie, że był konsensus, że musi być zgoda wszystkich, żeby to robić, tak? Ale no wiadomo, że Unia Europejska nie szanuje traktatów, tak jak Tusk nie szanuje konstytucji, wiemy o tym doskonale. I no, za kilka lat, jeśli się w Polsce rząd nie zmieni i nie zmieni się również kształt Parlamentu Europejskiego, to czeka nas szantaż.
potężny szantaż nas jako narodu, bo to nie będzie tak, że nagle powie Komisja Europejska przyjmijcie 20 tysięcy uchodźców. Nie, oni zrobią na początku kilka tysięcy, Tusk powie, że się wykupimy, potem dadzą nam tyle, że no, Tusk powie, no mamy jakieś miliardy płacić, a przyjmijmy ich, co tam 5 tysięcy przyjąć, co to jest za problem. Taka będzie narracja, szantaż, to będzie długa operacja, ale niestety, no nie, jeśli się nie odwrócą kierunki z rządów w Polsce, to niestety nieubłagana powtórka ze scenariusza, który został zrealizowany w Europie Zachodniej, czyli po prostu obniżenia bezpieczeństwa wewnętrznego. No, pan premier Donald Tusk mówi, że to Polska będzie beneficjentem tego paktu. To na czym mają polegać te benefity dla Polaków wynikające z tego paktu? Panie redaktorze, jak Donald Tusk mówi, że nie będzie padać, to radzę każdemu, żeby tego dnia rano wziął parasol z domu. Z tego powodu, że to jest po prostu naturalny kłamca, to jest jego natura. I ten mechanizm paktu migracyjnego, nie ma nic w tym instrumencie, który wskazuje, Polska jest wyłączona. To jest kłamstwo, panie redaktorze, wierutna bzdura. Ten pakt polega na tym, że co roku Komisja Europejska będzie wskazywała zadania dla każdego państwa i będzie wskazywała, któremu państwo trzeba pomóc, a które mają pomagać. I to, nawet pan marszałek Sawicki. I to jest, panie redaktorze, tak zwana obo... Nie chce uczestniczyć w takiej błazenadzie. A to co on robi w tym rządzie? Dlaczego on to żeruje? Co oni tam robią? Co oni robią w IPP? To jest wielka ściema, panie redaktorze. Sawicki z Hołownią, PSL mają udawać, że są tego przeciwnikami, a siedzą przy jednym stole z IPP, z von der Leyen, która to narzuca i z Tuskiem. Więc to jest wszystko ściema. Natomiast, żeby skończyć ten myśl, jak to będzie działało, to jest tak zwana obowiązkowa solidarność, że komisja zdecyduje, które pomagają, a które wymagają pomocy. I to nie jest decyzja Tuska. To będzie Komisja Europejska decydowała i narzucać. I jak będziemy w grupie tych, którzy mają obowiązkowo się solidaryzować, no to będziemy mogli wybrać, czy bierzemy do siebie, czy płacimy 20 tysięcy euro za jedną głowę. I ja twierdzę po prostu, że będzie to taka kumulacja, że w pewnym momencie te kwoty wymagane od Polski będą tak duże, że będziemy szantażowani jako państwo, żeby jednak zacząć przyjmować. I to jest według mnie, o tym myśli Tusk na początku, skoro mówi, że nie będziemy przyjmować, bo on jakiś pomysł na to ma. Ja uważam, że to jest taki pomysł, żeby stopniowo szantażować Polaków, że po co mamy płacić. Zróbmy gdzieś na Podlasiu może jakiś obóz, może gdzieś może w Białymstoku, może w Chełmie, może w Zamościu, zbudujmy osiedle dla tych migrantów. Gwarantowany przepis na pewno nie, na pewno nie wiarygodnie, na pewno nie na Wilanowie, na pewno nie wiarygodnie, na pewno nie na Wilanowie. To jeszcze na koniec o wolności słowa. Reporter telewizji Republika nie zostaje wpuszczony do Sejmu. To jest kolejny raz, kiedy nasza stacja, nasi dziennikarze są dyskryminowani. Pan minister Sienkiewicz nas nie zaprasza, uprzejmie mówiąc, na konferencję. Podobnie pan minister Bodnar. To są, przepraszam, standardy, to są właśnie te europejskie standardy, bo ja już się pogubię. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że w czasach naszych rządów jakiś dziennikarz TVN jest tak potraktowany. Proszę sobie wyobrazić, jaki byłby ryk, jaki byłby pisk, że nie ma wolności mediów. Polska znowu spadnie na same dno rankingu wolności mediów. Teraz się podnosi. I powiem, panie redaktorze, tak. Fakt, że tak nienawidzą Republiki i nie wpuszczają jej na konferencję, dobrze świadczy Republice. Natomiast o tej władzy świadczy w ten sposób, że oni mówili, że uśmiechnięci są, oni chcą wolnych mediów. I dokładnie tak jak z Tuskiem, jest totalna odwrotność. Ale tak na koniec, bo chodzi o to, że Hołownia teraz odgradza wszystkich od rolników protestujących w Sejmie. Nie zapominajmy o rolnikach, którzy są w Sejmie, głodują i właśnie to ma związek z tą sprawą. Jak byłem w Sejmie w tym tygodniu, to byłem zszokowany tym, jak Straż Marszałkowska jest specjalnie w każdym wejściu lokowana, żeby odizolować rolników od świata zewnętrznego, żeby utrudnić z nimi kontakt. I to jest właśnie ten otwarty Sejm Hołowni. A Tusk, którzy ci rolnicy proszą o 15 minut jego czasu, tak traktuje polskich obywateli, którzy no, wykazali się taką determinacją, żeby się z nim spotkać, że pokazuje po prostu w ten sposób pogardę dla polskiego rolnictwa, pogardę dla tych ludzi, którzy ciężko pracują i walczą o swoją przyszłość setek tysięcy osób, które są w podobnej sytuacji jak oni.
Sebastian Kaleta, poseł Suwerenna Polska, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze proszę przypomnieć, z którego... Miejsce trzecie na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam do poparcia. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę. Państwa zapraszam na krótką przerwę. Jeszcze zanim przerwa, to zaproszę Państwa na godzinę 20. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie programu Republika Wieczór, za to na Państwa życzenie wyświetlimy film Zimna Prawda. Ten film spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. To jest film, który demaskuje kłamstwa tak zwanych klimatystów i tę całą ściemę wielką, wielkie oszustwo o wpływie człowieka na zmiany klimatyczne. To już dzisiaj o godzinie 20 w telewizji Republika.